kto odpowiada za nim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i ściąga na siebie hańbę. Tak, taką radę daje Salomon w swoich przypowieściach. I dzisiaj mamy drugie z pięciu, tak myślę, kazanie w serii Co ja robię tu, w tym kościele. Więc co ja robię, jakby jaka jest nasza odpowiedzialność, pewne podstawy tych relacji, które mamy w kościele. I nie mówimy tylko o niedzielnym spotkaniu, ale o byciu częścią kościoła w ogóle. O pewnych podstawowych zasadach. One odnoszą się do kościoła szczególnie, ale do naszego całego życia również. I tydzień temu mówiliśmy o byciu, o tym, jak ważna jest obecność. I mam nadzieję, że tych, którzy akurat byli, to jakoś nie czują się zmuszeni teraz, żeby chodzić. Mam nadzieję też, że będziecie zachęcać innych, którzy nie byli, do bycia. Ale dzisiaj mówimy o słuchaniu. I myślę, że za rzadko się słuchamy. O wiele łatwiej przychodzi nam się wypowiedzieć, prawda? Ja sam się często przyłapuję na tym, że gdy ktoś coś mówi, to ja tylko czekam, aż skończy, żebym ja już w końcu mógł coś od siebie dać. To jest rzecz, z którą się zmagam od jakiegoś czasu. Wiem, że taki jest problem, ale jeszcze zupełnie go nie przezwyciężyłem. Więc myślę, że za mało się słuchamy, ale z drugiej strony chyba, gdy się słuchamy, to słuchamy się trochę nieumiejętnie. Często mamy postawę, wiem, co masz na myśli, rzadziej postawę, pomóż mi lepiej zrozumieć. Coraz częściej, gdy ktoś coś mówi, to chyba się nie zgadza z naszym pomysłem na świat, jesteśmy od razu urażeni, od razu nastawieni, a gdy wymaga coś od nas zaangażowania, żeby drugą osobę zrozumieć, to po prostu nam się nie chce. Myślę też, że nie za bardzo potrafimy słuchać i pod wpływem tego się zmieniać. To nie jest coś, co jest normalne współcześnie. Wybieramy te autorytety, które i tak mówiły już to, z czym się zgadzamy. To, co i tak już wcześniej sobie w głowie ustaliliśmy. I nawet w kontekście Kościoła ciężko nam przychodzi słuchanie, przyjęcie uwagi, słuchanie i zmiana. I powodów tego może być wiele. I chcę dzisiaj wskazać na to, co Pismo Święte wskazuje jako takie pewne podstawy tego właśnie słuchania się w Kościele. Powiemy o tym, że będąc częścią Kościoła, słucham Bożego Słowa, o tym, że słucham innych, aby sobie nawzajem służyć oraz również słucham autorytetu, aby dawać się prowadzić. Takie będą dzisiaj trzy główne punkty. I zanim będziemy je omawiali, to pozwólcie, że jeszcze krótko się pomodlę. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty nas powołałeś przez Chrystusa, za to, że Ty nas uratowałeś przez Niego, i za to, że Ty nas przez Chrystusa prowadzisz. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty dokonujesz w naszym życiu realnej zmiany i prosimy Cię, abyśmy my coraz bardziej Tobie ulegali, coraz bardziej Twoim zmianom w naszym życiu się poddawali. Prosimy Cię, żeby teraz ten czas, jaki mamy, był początkiem przemyśleń, czy początkiem zmian tego, jak odnosimy się do siebie, jakie relacje budujemy, jakie widzimy swoje miejsce w Kościele Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię o to, żebyś wykorzystywał w naszym życiu jak najlepiej ten czas. Amen. Okej, więc tak jak mówiłem, przejdziemy przez pewne trzy punkty, gdy mówimy o tych pięciu rzeczach. To są kazania tematyczne, więc ja niestety trochę skaczę po różnych fragmentach. Jak ktoś sobie notuje, to super, jak nie, jestem w stanie zawsze później wskazać, co czytaliśmy. A więc po pierwsze, bycie Kościołem, to znaczy słuchanie Bożego Słowa. I myślę, że gdy słucham Boga w Jego Słowie, to mój obraz samego siebie będzie właściwy. Zastanówmy się, dlaczego tak niechętnie przyznajemy się do jakichkolwiek słabości. Dlaczego tak niechętnie chcemy od kogoś innego przyjąć jakąś poradę. Dlaczego nie chcemy słuchać autorytetu, nawet jeśli jest jasne, że go potrzebujemy. Wiele trudności, na jakie trafiamy w relacjach, są spowodowane tym, że mam niewłaściwy obraz samego siebie. Mam o sobie zbyt wysokie mniemanie, prawda? Więc ciężko jest przyjąć uwagę od drugiej osoby. Myślę, że moje zdanie jest prawie zawsze najtrafniejsze i nie bardzo mam ochotę wysłuchać zdania kogoś innego. Wiem, co ja mogę powiedzieć innym, ale nie bardzo wiem, jaki jest sens innych słuchać. Co oni takiego mogą mi powiedzieć? Ale mocna świadomość istnienia osoby Boga, świadomość Jego wielkości będzie budowała
właściwy obraz samego siebie. Bo z jednej strony, gdy poznajemy Boga w Piśmie, to daje nam to poczucie tego, że jesteśmy naprawdę ukochani. Bóg tak mnie ukochał, że postanowił dać własnego Syna, żeby mnie uratować, żeby mnie włączyć do swojej rodziny. Każdy, kto uwierzy, staje się dzieckiem Boga. Ale z drugiej strony poznanie Boga w Piśmie przypomina mi stale, że jest Bóg i ja nie jestem tym Bogiem. Przypomina mi, jaki jestem mały. Daje to właściwą perspektywę, pokorę, chęć dojrzewania. A więc dziecko Boga zna Jego głos. Jezus w Ewangelii Jana w 10 rozdziale mówi: ręczej zapewniam, kto do zagrody dla owiec nie wchodzi przez bramę, lecz wdziela się w inny sposób, ten jest złodziejem i bandytą. A kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu odźwierną otwiera, a owce słuchają Jego głosu. Woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści wszystkie swoje owce, idzie przed nimi. One zaś idą za Nim, bo znają Jego głos. Za obcym jednak nie pójdą, raczej uciekną od Niego, ponieważ nie znają głosu obcych. A więc pasterz Jezus mówi o tym, że zna swoje owce po imieniu. On wie, kto do Niego należy, ale mówi też, że owce znają głos swojego pasterza. I to myślę, że to wskazuje na wiele rzeczy. Ja chcę zaznaczyć, tylko podkreślić dwie. Po pierwsze, myślę, że będę potrafił, im dalej w las w mojej drodze z Chrystusem, tym lepiej, będę potrafił odróżnić Pismo Święte od niepisma świętego. Gdy słucham kazania, w którym wersety są tylko podparciem tego, co mówca chce powiedzieć, gdy czytam jakieś chrześcijańskie książki, które podają może dobre pomysły, ale autor wyciąga wnioski, które mijają się z Pismem, gdy rozmawiam z kimś, oglądam coś, czytam coś, będę starał się, będę dążył do tego, żeby odróżnić Boże Słowo, Pismo Święte od niepisma świętego. Ale też po drugie, w natłoku głosów, jakie wołają w moją stronę, ja będę potrafił dostrzec głos Boga. Innymi słowy, będę wiedział, będę dostrzegał, będę coraz głębiej odkrywał to, czego Bóg chce ode mnie w takich codziennych, zwykłych sytuacjach. Ja nie muszę codziennie rano, ja nie jestem świetnym przykładem, myślę, ta dyscyplina z dziećmi wychodzi tak różnie, ale ja nie muszę codziennie rano wstać i przypomnieć Eunice tego, że nie można rzucać jedzenia na ziemię, bić brata i kredki nie są do rysowania po ścianie. Ona wie, ona powinna słyszeć głos ojca z tyłu, gdy tylko sięga kredkę i ma ochotę coś narysować. Ona powinna pamiętać o tym, pomimo tego, że przychodzą ciocie, wujkowie, babcie, różne zasady są tu czy tam, ona powinna, albo inaczej jak rodzic, zdąży, żeby ona znała mój głos. Mój głos, głos ojca i mamy oczywiście, był najważniejszy. Skąd mam wiedzieć, czy jestem owcą Jezusa? Czy Jezus zna mnie z imienia? Trzeba sobie zadać uczciwie pytanie, czy znam Jego głos? Czy znam Jego głos? Nie, czy czytam Pismo, nie, czy mam Biblię w różnych przekładach na półce, nie czy znam podstawy, doktryny, to wszystko jest dobre, ale czy znam Jego głos, czy głos pasterza kieruje moim życiem? Czy wiem, że jest taki głos, ale raczej mój własny jest moim przewodnikiem? A więc dziecko Boga zna głos swojego Ojca, dziecko Boga słucha słów Ojca. Pewnego razu Jezus był w sytuacji, i to jest ciekawy fragment, polecam wam kiedyś przestudiować Ewangelię Jana, rozdział 8, w której wiele osób rzekomo w Niego uwierzyło. I Jezus zaczyna z nimi rozmawiać. Oni podążają za Nim, widzą pewne rzeczy i uwierzyli w Niego w jakiś tam sposób. Ale problem jest taki, że no, nie zawierzyli Mu swojego życia tak naprawdę. Uwierzyli w coś, ale nie w to, że Jezus jest takim Mesjaszem, za Jego się podaje i trzeba rzucić wszystko i pójść za Nim. Więc On mówi, że nie przyjmujecie moich słów. I mówi o Bogu jako o swoim Ojcu. Nie jako o naszym Ojcu, ale jako o swoim Ojcu. Oni mówią, chyba jesteś opętany. I powołują się na swojego przodka Abrahama. Na co Jezus mówi, Abraham czeka na mój dzień. Abraham czeka na mój dzień. Oni pytają go, jak to jest możliwe, ty jesteś młodym facetem. Abraham żył setki lat temu, tysiące. Jezus mówi, że zanim był Abraham, ja jestem. Na co Żydzi, ci co uwierzyli, później stwierdzili, że jest opętany, wzięli kamienie, aby zabić Jezusa, bo On de facto nazwał się Bogiem. I pośród tej wymiany dowiadujemy się wielu rzeczy na temat relacji Jezusa z Ojcem. Są równi, pomimo różnych ról. Jezus mówi, że przekazuje głos Ojca, ale sam tytułuje się imieniem Boga.
nie chcę dzisiaj wchodzić w temat Trójcy, ale zwrócić uwagę na jedno stwierdzenie, jakie tam pada. Kto jest z Boga, to jest Jana 8,47, kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy nie słuchacie, dlatego że nie jesteście z Boga. A więc znów pojawia się pytanie dla mnie, czy słucham słów Boga? Czy pragnę Jego słowa? Czy szukam okazji do tego, aby Go słuchać? Czy szukam okazji do tego, żeby On do mnie przemawiał? Ciekawe jest to zderzenie ludzi, którzy się deklarują jako wierzący. No przecież oni nie tylko, że są wychowani w Izraelu, nie tylko są Żydami, ale jeszcze uwierzyli temu Jezusowi, który za nich nie chodzi. Ale Jezus mówi, że ich serce i ich życie pokazuje, że tak naprawdę słuchają kogoś innego. Tak naprawdę mają innego ojca. Znów, wracając do przykładu mojej rodziny. Niestety ona często wyjeżdża. Nie jestem tego fanem. I też nie jestem fanem dzwonienia, jak tu wyjeżdża się. To było... No, nie będę wchodził w szczegóły dlaczego, ale nie wiem, dziwne to jest uczucie. Wolę poczekać, porozmawiać na żywo, podsumować cały tydzień, a nie tak przez telefon. Nieważne, ale i tak dzwonimy do siebie, jak wyjeżdżam z dziećmi. I ciekawe jest to, że gdy rozmawiam z dziećmi, w sensie gdy rozmawiam z Olą, to słyszę z tyłu, jak się właśnie Eunika już dopytuje, kiedy, że ja chcę coś powiedzieć, ja chcę porozmawiać z tatą. Michał może niewerbalnie, tylko tak raczej jakiś dźwięk wydaje z siebie, ale zakładam, że ten dźwięk oznacza, że też chcę pogadać z ojcem. Ja słyszę, że w pewnym sensie rośnie w nich taka ekscytacja. Oni tęsknią za głosem swojego taty. U babci jest bardzo często fajniej. U babci jest większy ogród, są jakieś czereśnie, jest domek na drzewie, piaskownica. Jest, wiele rzeczy jest lepszych niż z tatą. Ale z jakiegoś powodu one czekają na głos swojego ojca. Czy ja wyczekuję, czy ja słucham słów Boga, czy ich szukam, czy ich potrzebuję, czy jestem w stanie żyć bez głosu Boga w moim życiu? I kluczowe pytanie, które Jezus też tu wskazuje, czy jestem posłuszny? Jakub w swoim liście w pierwszym rozdziale mówi w wersetach 22 do 25, bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa w przeciwieństwie do wykonawcy przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze, przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła i w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. Tak jak wspomniałem na początku, gdy słucham Boga w Jego Słowie, mój obraz samego siebie będzie właściwy. A więc zanim chcę przejść do słuchania innych, dużo wcześniej, zanim chcę przejść do rozmowy, do mówienia, do dawania porad, do wymądrzania się, muszę przyjrzeć się samemu sobie w odniesieniu do Boga. Czy znam Jego głos? Czy słucham Jego głosu? Czy jestem Jemu posłuszny? I Bóg stworzył nas istotami konwersującymi, konwersacyjnymi. Jedno z tych dwóch albo oba naraz. Stworzył nas ludźmi, którzy chcą się komunikować. Stworzył nas do rozmów i w związku z tym On sam do nas przemówił. Mamy słowo, w którym jest przesłanie Jego do człowieka bezpośrednio. Mamy rozmowy Boga ze swoimi specjalnymi, wyróżnionymi ludźmi. Mamy pieśni ludzi, do których On przemówił. Mamy rozmowy czy kazania osób, które On powołał. I Kościół to są ludzie, których wyróżnia właśnie to, że chcą słuchać Ojca, bo mają jednego Ojca. Może dzielić ich wszystko. Wiek, płeć, zainteresowania, poziom ekscytacji mundialem, jaki jest ten, może ich różnić. Może ich różnić praca, pasje, charakter, cechy i talenty, ale jeśli, tylko wtedy, jeśli słuchamy wspólnie naszego Ojca, lgniemy do Jego Słowa, chcemy Mu być posłuszni, wtedy jesteśmy w stanie działać pomimo tych ogromnych różnic. A więc po pierwsze, być w Kościele to znaczy słuchać Boga. Po drugie, to znaczy słuchać innych. Kościół to ludzie, którzy słuchają Boga, który jest Ojcem i ze względu na to chcą słuchać innych. A więc po pierwsze, trzeba podkreślić to, że ja chcę słuchać innych dlatego, że zostałem wysłuchany przez Boga. Ja jestem w stanie słuchać innych dlatego, że zostałem wysłuchany przez Boga. Czytamy w psalmie Dawida w 31.
w 23 wersecie. Już pomyślałem sobie przerażony, że nie mogę liczyć na Twą bliskość. Lecz Ty wysłuchałeś moje prośby, moich błagań, gdy wzywałem Cię na pomoc. Dawid pisze, że otoczony przez wrogów, wyśmiewany przez swoich przeciwników, zdaje się, że już nie ma dla niego żadnego ratunku, ale mimo to on nie odwraca się do Boga i raduje się, bo został wysłuchany. Podobne słowa czytamy w Psalmie 61, w wersecie 6. Bo Ty, Boże, wysłuchałeś moje śluby. Dałeś mi dziedzictwo właściwe tym, którzy czczą Twoje imię. I Jezus wskazuje, jaka zasada za tym stoi. W Ewangelii Jana znów, w 6 rozdziale, w 37 wersecie mówi: wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę. Moglibyśmy powiedzieć: z pewnością wysłucham. Każdy, kto przychodzi do Jezusa, ma pewność tego, że jest przyjęty, że jest wysłuchany. I ta zasada dotyczy całego życia chrześcijańskiego. W Mateusza w 7 rozdziale, czytamy od 7 do 11 wersetu: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Kto bowiem, kto prosi, otrzymuje. Przepraszam, każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy syn go prosi o chleb, podaje mu kamień? Lub gdy prosi o rybę, podaje węża? Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest z niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. A więc Jezus zapewnia, że mamy Ojca w niebie przez Niego, który nas wysłuchuje. Bo Kościół, i to jest ważne, mam łatwość czasem o tym zapomnieć, albo też myślę, że ludzie, którzy oglądają Kościół z zewnątrz, czasami tak o tym myślą, ale Kościół, czyli ludzie wierzący, to nie jest grupa, która zwróciła się do Boga we właściwym momencie. Zwróciła się do Niego z właściwą formułką. Zwróciła się do Niego, nie wiem, została wysłuchana, bo jakoś zapracowała. Albo czymś się wykazała. Największy baner wskazali, Pan Bóg z góry przez chmury zobaczył i dostrzegł i zszedł. Kościół został wysłuchany, ja zostałem wysłuchany tylko ze względu na Chrystusa. Jedyne co zrobiłem, to uwierzyłem i zwróciłem się do Niego. Jezus swoją śmiercią płaci za mój grzech, za moje występki. Można powiedzieć, że On mi załatwił audiencję u króla. On mi załatwił telefon, minuty nielimitowane i pewność tego, że zawsze po drugiej stronie ktoś odbierze i pewność tego, że zawsze ma coś dobrego. I dlatego potrafię wysłuchać innych. Świadomość tego, że jestem wysłuchany przez Boga Ojca sprawia, że nie mam palącej potrzeby, żeby w każdej sytuacji wywalić z siebie wszystko, wypowiedzieć wszystko, co tylko jestem w stanie i wtedy jestem taki spokojny. Świadomość tego, że kochający Bóg do mnie mówi, sprawia, że ja chcę innym okazać tą samą miłość. I gdy poznaję Jezusa, uczę się słuchać innych. Jezus w 4 Ewangeliach mówi bardzo dużo. Robi również bardzo dużo. Ale ktoś policzył, że zadał 135 pytań. Chodzi, przemawia, ma kazania, ale on dopytuje, rzeczywiście chce odpowiadać na to, co się kryje w sercu jego słuchaczy. Nie mamy takiego wglądu w serca i w myśli jak Jezus, który odpowiada na pytanie, zanim ono może zostanie zadane, ale nie powinno nas to powstrzymać przed uczeniem się słuchania innych od mistrza. I myślę, że to jest taki praktyczny temat, więc warto sobie zrobić krótki bilans i zadać kilka pytań. Kiedy ostatnio miałem z kimś rozmowę dłuższą niż 5 minut? O czymś więcej niż o pogodzie, mundialu, prawda? Czy polityce? Czy o wężu, którego szukają pod Warszawą na przykład? To nie jest żart, szukają węża pod Warszawą. Kiedy ostatnio miałem rozmowę, która była dłuższa niż tylko takie co tam, błagam, nie odpowiadaj za długo, bo i tak naprawdę chcę iść dalej. Może pierwszym krokiem w słuchaniu będzie to, żeby w ogóle otworzyć się na sytuacje, w których mogę z kimś porozmawiać. Poza pojedynczymi wyjątkami, osoba do rozmowy nie spada z nieba i nie staje przed nami, żebyśmy mogli z nią porozmawiać i jej wysłuchać. W większości wypadków trzeba pójść i posłuchać kogoś. Co robiłem, co robiłam ostatnio, żeby rzeczywiście wysłuchać drugiej osoby? Może miewasz rozmowy, i to jest, myślę, że częsty przypadek, gdzie po prostu naprzemiennie opowiadacie o sobie. A ja to, a ja to, a ja to. A u mnie to tak, a u mnie to tak. Może to ty jesteś w centrum
i przynosisz swoje problemy, rozmowa kręci się wokół ciebie, wchodzisz do sytuacji i mówisz, ale mi jest ciężko. Może chcesz wysłuchać, ale nie robisz nic, żeby do tego doprowadzać. Jakie pytania zadajesz w rozmowie? Warto też sobie zadać takie pytanie. Czy pytasz drugą osobę, co ma na myśli? Dlaczego tak myśli? Czy pytasz, jak się z tym czuję? Dlaczego to takie ważne? Jak można pomóc? Czy może chcesz porady? To jest sztuka, której uczymy się przez całe życie, ale zawsze jej podstawą będzie to, że jestem wysłuchany przez Boga. Chcę w rozmowie okazać miłość, cierpliwość, troskę, tak jak uczynił to Jezus. I słucham, żeby służyć i żeby inni służyli mi. Słucham, bo jestem wysłuchany i powołany przez Ojca. Jestem częścią rodziny i mam mocną świadomość, że w Bożym planie jest to, abyśmy nawzajem czerpali ze swoich darów. Chociażby w liście do Galacjan Paweł pisze w 6 rozdziale bardzo znane słowa w 1 i 2 wersecie. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Uważajcie przy tym na siebie, abyście wy nie ulegli pokusie. Jedni drugi brzemiona noście. W ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. A więc Paweł daje bardzo ogólną zasadę kościołom w Galacji, jak sobie usługiwać. Gdy przyłapiesz na kogoś na jakimś upadku i przyłapiesz, to raczej oznacza dostrzeżesz. Nie musimy sobie wyobrażać kogoś, kto stoi przez dziurkę od klucza, czeka, aż ktoś zgrzeszy i wtedy mówi, mam cię, wchodzi, otwiera drzwi z trzaskiem i mówi, przyłapany. Tylko gdy dostrzeżesz kogoś upadek, popraw, poucz. W jaki sposób? Poprzez wzięcie na siebie tego ciężaru. A więc żyję z innymi po to, słucham, rozmawiam po to, żeby usłużyć, żeby stworzyć okazję, żeby poznać, dostrzec i ponieść kogoś słabość, kogoś grzech. Mamy wyprzedzać się w okazywaniu szacunku, darzyć się miłością. Ale z drugiej strony słucham, żeby inni mogli usłużyć mi. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że jeśli mnie nie ma, to kogoś brakuje. Że Bóg tak zaplanował Kościół, żebyśmy współgrali, wspierali się, uzupełniali. Dzisiaj można dopowiedzieć, że jeśli nie słucham kogoś, to ktoś z nas prawdopodobnie na tym traci. Gdy nie słucham, to albo ja nie mam możliwości usłużyć, albo ona nie ma możliwości usłużyć mi. Salomon w swoich przypowieściach daje bardzo dobrą zasadę. W przypowieści 25, 11, 12. Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnej ozdobie. Złotym kolczykiem, drogocennym klejnotem jest mądra wskazówka w uchu tego, kto słucha. A więc słuchajmy siebie nawzajem w świadomości tego, że Bóg, Wszechwiedzący, Wszechmocny, Stwórca Wszechświata, tak nas stworzył, że siebie nawzajem potrzebujemy. Więc nie bójmy się zadawać trudnych pytań, nie bójmy się innym na nie odpowiadać. I trzeci punkt, na koniec, można powiedzieć, jest takim uszczegółowieniem tego słuchania siebie nawzajem. Bo w ramach słuchania siebie nawzajem mamy zadanie i przywilej słuchać nauki Kościoła. Nauka czy autorytet Kościoła, takie to stwierdzenie, myślę, że niesie raczej negatywne skojarzenie współcześnie. Raczej mamy z tym albo żadne, albo negatywne skojarzenie. Myślimy o ludzkich zasadach, myślimy o hierarchii, o chęci kontroli, o jakichś przestarzałych zwyczajach. I często, na tyle, na ile to możliwe, trzymamy się z dala od jakiejkolwiek nauki, od jakiegokolwiek autorytetu. Wolimy być wiecznymi sympatykami, wolimy słuchać i sobie wybrać, kiedy nam coś jest przyjemnie i łatwo. Ale myślę, że to nie jest właściwa postawa, ale no są ku temu często dobre powody. Mnóstwo osób na przestrzeni historii, mnóstwo kościołów teraz nadużywa swojej roli, nadużywa autorytetu. Mamy różne doświadczenia, z którymi wychodzimy, ale to nie zmienia tego, jak Bóg zaplanował Kościół. Kościół w Bożym planie to ludzie, którzy siebie potrzebują. W liście do Efezjan Paweł pisze w 4 rozdziale, w wersetach 11 do 16. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami.
I nie będę teraz wchodził w szczegóły tych różnych ról czy obdarowań, jakie Bóg daje. Zdaje się, że funkcja apostoła w takiej formie, o jakiej czytamy w Nowym Testamencie, była ograniczona do właśnie pierwszego kościoła, do pierwszego wieku. Nie widzimy nigdzie, żeby te pięć służb miało być w kościele właśnie. Widzimy starszych i diakonów, ale nieważne. Kluczowe jest to, że Bóg obdarował różnych ludzi w różny sposób, czyniąc ich apostołami, prorokami, ewangelistami, duszpasterzami i nauczycielami. I czytamy dalej, uczyni to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. A więc Bóg w taki sposób nas stworzył, wrzuca nas w Kościół, w którym rozmawiamy, wrzuca nas w relacje, w których musimy się od siebie nawzajem uczyć, żeby spełniać właściwe nam zadania. Jesteśmy jeszcze w czasie mundialu, więc pozwolę się posłużyć piłkarskim porównaniem po raz kolejny. Po to w drużynie piłki nożnej jest kapitan, który miałem zawsze ochotę być, ale chyba nie powinienem. Po to jest zawsze kapitan, po to są trenerzy, nawet po to są konkretni zawodnicy, którzy wiedzą coś więcej od innych. W ataku, w pomocy, w obronie, po to, żeby zespół realizował swoje zadania. Stawał się coraz bardziej doskonały. Czy słucham w moim kościele osób, których Bóg powołał, aby przez nie mnie wyposażać do spełniania mi właściwych zadań? Czy tylko tego, co chcę, co mi się podoba, wtedy, gdy mi się chce, wtedy, gdy mam humor? Aż w 13 wersecie pisze Paweł, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Więc celem jest dojrzałość. To jest ciekawe. Słuchanie nauczania Kościoła, czerpanie z tego, jak Bóg nas obdarzył, ma prowadzić do tego, abyśmy wzrastali w dojrzałości. Abyśmy coraz bliżsi byli temu, jaki zostawił obraz Chrystus. Autor listu do Hebrajczyków jeszcze dosadniej pisze o tym słuchaniu autorytetów. W Hebrajczyków 13:17 mówi, bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom. Czuwają oni nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie z narzekaniem, bo to nie wyszłoby wam na korzyść. A więc przewodnicy, chyba nie używamy takiego słowa za bardzo, kojarzy się z wycieczkami, można powiedzieć pasterze, też pastorzy, liderzy, mają za zadanie czuwać nad czymś więcej niż tylko nad zorganizowaniem tego, czy kawa stoi po prawej stronie ciastek, czy po lewej. Nad czymś więcej niż organizacja tego czy tamtego wydarzenia. Nad życiem duchowym Kościoła. I zdadzą z tego sprawę przed Bogiem. I pomimo powagi, trudu tego zadania, autor listu do Hebrajczyków mówi, róbcie to z radością. Ale z drugiej strony jest zalecenie dla wszystkich w Kościele, bądźcie posłuszni i ulegli. Słuchajcie przewodników, słuchajcie liderów, słuchajcie starszych. I tak jak teraz, wracając do polskiej reprezentacji, przed Polskim Związkiem Piłki Nożnej stoi trudne zadanie, bo jest nowy selekcjoner, nowy trener został wybrany, bo oni muszą przyjść i powiedzieć, musi zarząd przyjść i powiedzieć piłkarzom, to jest nowy sztab, ich macie słuchać. Z nimi będzie teraz współpracować. Nie chodzi o wasze ambicje, jak tam im pójdzie, to nie wiem, ale macie iść za tym trenerem i pójść do trenera i powiedzieć, takie i takie są wasze zadania. I w temacie słuchania Kościoła, słuchania przywódców, myślę, że mamy dwie pokusy. Albo znamy Kościoły z modelem takim, wiecie, bardzo autorytatywnym, w którym Kościół kontroluje moje życie. Muszę zdawać sprawozdania, spowiadać się z jakichś dziwnych szczegółów mojego życia. I trener nie jest przewodnikiem, tylko jest nianią dla dziecka, albo bardziej niż trenerem jest strażnikiem w więzieniu. Albo model, gdzie nie ma żadnego autorytetu. Gdzie trener nie jest trenerem, gdzie on może mi powiedzieć, grasz na obronie, a ja powiem, a ja nie, gram w ataku, albo ja dzisiaj nie wyjdę, bo mi się twoje ustawienie nie podoba. Bycie Kościołem to słuchanie, słuchanie Boga w Jego Słowie, słuchanie innych w Kościele, słuchanie liderów, którzy mają odpowiedzialność Kościół prowadzić. I przychodząc do Kościoła, stając się jego częścią, nie powinienem przyjść z nastawieniem, nikt nie powinien przyjść z nastawieniem, no to się teraz wypowiem. Ale im przedstawię fajne pomysły, ale mam nową wizję, ale mam nowy sposób, ale ja to wszystko ogarnę. Ale ja to się znam.
ja to im wyjaśnię, nieco co reszta. Powinienem przychodzić z nastawieniem, słucham, co mówi Bóg przez swoje słowo. W drugiej kolejności, co mówi przez swój Kościół. I w trzeciej kolejności się wypowiadam. A więc podsumowując, po pierwsze, być w Kościele, to znaczy być i to znaczy słuchać. A więc po pierwsze, czy znam głos Boga? Czy słucham mojego pasterza, którym jest Chrystus? Czy słucham Go przy każdej okazji? Czy trwam codziennie we właściwym obrazie siebie w perspektywie tego, że jest Stwórca, który jest doskonały i wie wszystko, i ja wszystkiego nie wiem? W perspektywie Stwórcy, który mnie ukochał i wysłuchał. Zastanów się, kiedy ostatnio kogoś wysłuchałeś? I jak możesz lepiej słuchać, aby wspierać i aby być wspieranym, prowadzonym przez cały Kościół?